Dzięczy rekwiem od dzwonu kloszem. Salonowcy, skończcie tę wrzawę. O czas smutnej zadumy proszę, gdy prezydent idzie na Wawel. Dlaczego tu jestem? Przede wszystkim dlatego, że to dla mnie ważna data. 10 kwietnia straciłem członka swojej rodziny, generała Franciszka Gongora. Po drugie, jestem tutaj, bo nie wiem jak ci to powiedzieć. Po prostu jestem tu co roku, tak naprawdę, bo nie zawsze da się co miesiąc. Uważam, że jest to ważne, ta pamięć, mimo że jest trochę zimno, ręce grabieją rzeczywiście. Ale uważam, że warto się po prostu zaprzeć, wstać rano, na przykład tak jak dzisiaj wstałem 6, gdzie normalnie wstaję później. To jest to jakieś wyrzeczenie i po prostu być tutaj też wśród ludzi i też można z ludźmi rozmawiać, bo na co dzień to generalnie jest taka alienacja, nie możesz z nikim pogadać, ewentualnie jedyne co to się pośmiać z kaczorów. Także tu jest jakieś takie poczucie wspólnoty, no, na swój sposób unikalne. Coś troszeczkę jak 3 lata temu, z tym, że no, wtedy to była zupełnie inna skala i nie było aż takich różnic. Wyborcza nie mówiła, jak trzeba interpretować pewne fakty. No a teraz już specjalne dodatki przecież robią, jak zinterpretować film taki czy owak. Tak naprawdę nic nie wiemy do tej pory oficjalnie, co się wydarzyło w Smoleńsku. I moim zdaniem każdy z nas powinien dzisiaj być na krakowskim przedmieściu, który czuje się związany z Polską, ponieważ musi upamiętnić te ofiary, które zginęły za naszą ojczyznę tak naprawdę, za to, że ją kochały. I chciał upamiętnić Katyń. Jestem zawiedziona, że 3 lata minęły, nic nie wiemy albo wiemy jeszcze mniej niż wiedzieliśmy. Czuję rozczarowanie polskim rządem, który zamiast wykazać się, że walczymy o swoich ludzi, to cały czas stara się nam wytłumaczyć, że ta ofiara była niepotrzebna, że ci ludzie byli chyba z innego państwa, nie interesują się ani tamtymi ludźmi, ani nami teraz. Mam nadzieję, że szybciej niż 80 lat będziemy musieli czekać na ujawnienie dokumentów, jak to wyglądało. I że jeszcze no, ja doczekam moje dzieci. Mam nadzieję, że no, nie będą to wnuki dopiero. Też mam taką nadzieję, że jak najprędzej dojdziemy do prawdy i że będziemy mogli się tu spotykać przed pomnikiem. Przed pomnikiem, który powstanie tu oczywiście za parę lat. Mamy taką nadzieję. Wszystkich ofiar. Kogo wiedzie w żałobnej gali, jakieś cienie, mundury krwawe. Ci w Katyniu z dołów powstali, z prezydentem idą na Wawel. Jesteśmy Zagłębie Miedziowe, Górnicy, Kombinat Miedzi, Kopalnia Lubin konkretnie. Przyjechał nas cały autobus, Górnicy, którzy pamiętają ten czas, kiedy tu byliśmy. Mieliśmy w pałacu wartę przy trumnie prezydenta oraz pani prezydentowej. Czuję kłamstwo i niedosyt. Czuję, że cały czas wokół nas jest kłamstwo. Ale mam nadzieję, że do prawdy dojdziemy małymi krokami. Mogę powiedzieć, że ten rząd nic nie robi. Nie zależy im na tym. Widać po ich zachowaniu, jak się zachowują. Po prostu to, tak delikatnie mówiąc, no, przechodzi im to bokiem. I trochę mi jest przykro, bo myślałem, że oni są, zachowają się jak patrioci, jak Polacy. Wspanialsi ludzie zginęli 3 lata temu bezpodstawnie. Nie było podstaw, żeby oni zginęli. A jednak przez niedbalstwo i przez polityczne zakłamanie pozbyliśmy się prezydenta, małżonki i pozostałych ludzi. Dlatego tu jestem, żeby zamanifestować to. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem z prezydentem ciągną na Wawel.
przyjechaliśmy ze Szczecina, jesteśmy tutaj no, głównie z potrzeby serca. Jeśli chodzi o śledztwo smoleńskie, to no, jednym zdaniem trudno to ująć. Ja obecnie piszę pracę magisterską na temat przebiegu śledztwa smoleńskiego i muszę powiedzieć, że jeśli się analizuje katastrofy lotnicze, jakie są na świecie, jakie są procedury, postępowanie śledcze, to po prostu to, co się dzieje w Smoleńsku, to trudno jest do opisania. To z naukowego punktu widzenia nie ma żadnego wytłumaczenia. Przyjechałem, ponieważ zostałem tak wychowany w duchu patriotycznym, w duchu narodowym. Dla mnie osobiście istotne są wartości ludzi wolnych. Jeszcze przed 2010 rokiem, przed katastrofą smoleńską, mogę powiedzieć, że byłem lekkim lemmingiem. Teraz po tej katastrofie otworzyły mi się oczy i wiem, że powinienem tutaj być. Jestem drugi raz, pierwszy raz byłem rok temu. Uważam, że moja obecność każdej pojedynczej takiej osoby tutaj jest dobrym świadectwem na to dla innych ludzi, dla zwykłych warszawiaków i dla ludzi z Polski, że nie tylko tu są mohery, starsze osoby, ale również jest dużo młodych osób, tak jak ja, jak kolega i kilku moich znajomych, z którymi tutaj przyjechaliśmy. Dziadek, moi poprzedni przodkowie na pewno nie zostawiliby tego w ten sposób. No, oni nie po to, nie walczyli za Polskę po to, żeby teraz ją olewać, żeby... Musimy mieć głos. Głos w Europie, bo dzisiejsze jest te starania państwa troszeczkę, no, stajemy z takim poddaniu wschodowi, zachodowi. Możemy tylko grzecznie porozmawiać. A niestety dzisiaj to widać, że tak poważnie nikt nas nie bierze w Europie. Dlatego dajemy cześć naszemu zmarłemu prezydentowi i robimy to dla Polaków, żeby budzili się z tego snu. Gdy próg przejdą królewskich pokoi, krótki apel, czas misji zdać sprawę. Potem spać pierwsza noc już wśród swoich, z prezydentem, co wwiódł ich na Wawel. Byłem 3 lata temu tutaj i nadal czuję obowiązek swój, żeby uczcić pamięć pana prezydenta, naszego byłego prezydenta i wszystkich innych, którzy również z nim polegli, którzy jechali w słusznej sprawie, którzy pokazali całemu światu swoją odwagę i uważam, że jest to nasza powinność. Tych ludzi i to będzie pożar, który zapamiętamy. Przykrość, że zawodzi nasze państwo, w sumie którego jesteśmy obywatelami. Nie ma odpowiedzi, jest tyle niejasności, a się nie wyjaśnia. A kamuflowanie tego wszystkiego i niedocieranie do prawdy tworzy dwuznaczne sytuacje, które nie pozwalają się państwu normalnie rozwijać. I to musi być wyjaśnione. Katastrofa smoleńska była największą tragedią od II wojny światowej, w moim mniemaniu. I uważam, że wszyscy powinniśmy tutaj być. Cokolwiek robimy, to powinniśmy to zostawić na ten dzień i być tutaj na krakowskim przedmieściu i poświadczyć swoją obecnością pamięć o ofiarach katastrofy. Czuję, że jeśli chodzi o zachowanie rządu i o wolę wyjaśniania katastrofy smoleńskiej, to jej nie ma w dalszym ciągu. Natomiast widzę, że jednak dużo się zmieniło w postrzeganiu tej katastrofy przez zwyczajnych ludzi. Widzę po znajomych, że widzą, już teraz po tych 3 latach widzą, że to nie była zwykła katastrofa i ci, którzy wcześniej się śmiali z podejrzeń o to, że to był zamach, sami teraz przyznają, że jednak zachowanie rządu, zachowanie Rosji wobec Polski jest co najmniej podejrzane.
Ja w obecnym rządzie nie pokładam żadnych nadziei, ale uważam, że my obywatele po prostu możemy upamiętnić to jak najlepiej, tą tragedię i kiedyś prawda zwycięży. Prawda o Katyniu zwyciężyła, więc prawda o Smoleńsku również zwycięży. To, no to po prostu trzeba czas. Nie czuję się w tym kraju wolny. Ja powiem nawet panu tak, że ja nie chcę nawet podatków płacić w tym kraju dla tego rządu, dla tych wszystkich urzędników. Takie po prostu, no nie chcę, żeby ktoś mnie posądził jakiś anarchizm, coś takiego, ale po prostu zbrzydła mi to tak władza, że nawet mówię takie rzeczy, po prostu może dla kogoś zbyt ekstremalne, ale mam dosyć po prostu serdecznie tej władzy, tego prezydenta, tego premiera i dlatego mówię takie rzeczy, że po prostu nie czuję się dobrze w tym kraju. No, tak gdybyśmy w Polsce mieli inne media, bo to tylko o to się rozchodzi, gdybyśmy mieli inne media, być może dzisiaj tu więcej byłoby tej młodzieży, ale no, co ja zresztą będę mówić, no, myślę, że pan to wie i tutaj pan kamerzysta to wie, jakie media są w Polsce, są jakie są i być może ci młodzi ludzie też trochę ze strachu, żeby nie zostać posądzeni o jakiś tam fanatyzm, czy żeby nie zostali przypisani do jakiejś tam sekty, moherów, czy nie wiadomo czego, oszołomów, może oni też z tego powodu nie chcą się pojawiać na takich właśnie uroczystościach, co jest przerażające, no i ja tylko mam nadzieję, że to prędzej czy później runie, bo kiedy obserwuję, jakie wyniki notuje, jakie straty TVN, Gazeta Wyborcza i te takie antypolskie media, no to się cieszę z tego powodu i nie wiem, ile lat to jeszcze potrwa, może 3, może 4, że to będą takie po prostu nisko nakładowe jakieś tam gazetki i tak dalej, tak na przykład jak Wyborcza czy tam Polityka, a takie TVN-y czy tam inne to będzie oglądać już takie, ja powiem, takie już takie zatwardziałe lemingi, takie, które już naprawdę, których już nie można zmienić, które już po prostu już tak skończą swój żywot tak marnie po prostu, że tak powiem. No, my chciałyśmy właśnie tutaj zaprezentować naszą postawę młodzieży, która jest po stronie no niestety zamordowanych, a nie morderców i dlatego chciałyśmy pokazać nasz patriotyzm i to, że Polska stoi murem za prawdą i dopóki tej prawdy nie otrzymamy, nie zostanie nam ona ukazana oficjalnie, będziemy walczyć o nią i zbierać się właśnie na tego typu marszach i zawsze będziemy pamiętać o tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Cicho śpią, ale może obudzi ich los w nas to, co czyste i prawe. Niech pojedna partie i ludzi. Dzień, gdy oni dotarli na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawel. Niezbadanym Boga wyrokiem z prezydentem ciągną na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawel. Niezbadanym Boga wyrokiem z prezydentem ciągną na Wawel. Z prezydentem ciągną na Wawel. Prezydent.